Dzień dobry, witajcie. Z tej strony Kubi, z tej strony jeszcze tutaj Eli. Zobaczcie w ogóle, dostałem od PlayStation, dziękuję bardzo, edycję Eli Edition i tam właśnie była taka, może nawet nie figurka, tylko statua. Tak, dzień dobry, witam w The Last of Us Part 2. Oczywiście ta giereczka nie mogła przejść obok mnie bez żadnego hałasu, chociaż może i tak będzie, że przejdzie bez hałasu. W każdym razie no będzie ogrywane tak samo jak była ogrywana poprzednia część. Nie ma co przedłużać. Let's go! Let's go! Nowa gra. Jest, jest, jest. Poziom średni. Wspomaganie kamery nie dziękuję. Ja jestem zaawansowanym graczem. Ja jestem zaawansowanym graczem, dlatego też nie będziemy się bawić w żadne takie tego typu rzeczy. I let's go! Strasznie jestem podekscytowany na tą grę. A jeżeli chcecie obczaić unboxing tego wszystkiego, to zapraszam na Instagram mój, gdzie na Instastory wszystko jest. No, takie trochę ułożenie T-Voltowe, ale nie chciałem psuć klimatu jakby kamerką i tłem moim tutaj, bo no nie jest atrakcyjne dla oka. Oj, tutaj kurde, ścieżka dźwiękowa, to jest coś pięknego w tej grze. I tak, kochani. I tak, kochani, będziemy grali polski dubbing, polskie napisy. Zdecydowaliście w ankiecie, tak więc też tak i zrobiłem. Jak to się stało? Miałem dostarczyć ją do świetlików i odejść. Przemierzasz z kimś pół kraju. Chciała wierzyć, że jej odporność coś znaczy. Ale to jest graficznie niesamowite. Może sam zacząłem wierzyć w te mrzonki o lekarstwie. A może chciałem być wobec niej fair. I udało nam się. Znaleźliśmy świetliki. Dzięki niej naprawdę mogli stworzyć lek. Był jeden szkopuł. Umarła my. Jezu Chryste. Doktorze! Co tu robisz? Nie dam ci jej zabrać. To nasza przyszłość. Pomyśl o życiach, które ocalimy. Jezu Chryste, Joel. Coś ty zrobił? What have you done? Ocaliłem ją. Bardzo mi się podoba w tym wszystkim ten efekt ziarna. Daje bardzo fajnego klimatu. To dużo. Ile z tego wie? Nic. Powiedziałem, że przeprowadzili badania. I że jej odporność to nic. Uwierzyła ci? Nie powiedziała, że nie.
Musimy wracać. Let's go. Mam wrażenie, że trochę kamerka się ścina. Nie wiem czemu. Naprawimy to w kolejnym odcinku. Okej, okay, moja gitara. Czy to jest to sławne okno? A, ja już gram. O, okej, okay. Dobra. To bardzo fajnie. Przypomnienie było na samym początku, o co chodziło też w poprzedniej części. Jeżeli ktoś nie widział, a chciałby sobie uzupełnić całą serię, to mam na kanale. Bardzo fajne. I grę główną, i DLC. Polecam. Kurde, jak to... Ach, jak ja uwielbiam gry od tej firmy. Coś niesamowitego. Że oni jeszcze potrafią zrobić, kurde, jeszcze lepszą grafikę niż była. W Unchartedach, czy chociażby w poprzedniej tej. To znaczy, może nie w poprzedniej, ale w remasterze. No, nieźle. Czyli okej, okay, zaczynamy jako Joel. Jestem ciekaw, jak to wszystko będzie miało powiązanie z Ellie w ogóle. Gdzie jest Ellie? Dobra, galopujemy. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, tak, tak. Tutaj też skoczyć? Nie, koń sobie sam skoczy. Dobrze, dobrze. No i to, co kurde ja najbardziej w tej grze nie lubię, kurde, klikaczy. Ja takich nie trawiłem w poprzedniej części, nie wiem, czy sobie przypominacie. Ale no, cholipka. I na bank się tutaj jakoś z nimi bardzo szybko spotkam. Jestem przekonany wręcz. Że tam na początku może jakiś, wiecie, wyskoczy zombie jak jeden, drugi, ale później od razu klikacze. Ach. Dobra, tu jest kurde jakieś miasto. U Tomiego. Tutaj się też kończyła pierwsza część, nie? Tak. Jak żeśmy przyjechali tutaj z Ellie. Wow, a te bolki skąd się wzięły? No chodź. Spoko, wezmę je. Idź już. Na pewno? Tak. Na pewno? Dobra. Jeśli chodzi o naszą rozmowę... postąpiłbym dokładnie tak samo. Zabiorę ten sekret do grobu. Dziękuję. Na razie, Tommy. President of Naughty Dog. Będzie tutaj teraz taki ładny napis na środku. The Last of Us Part 2. Mm-hmm. Nie. Ellie będzie tutaj pewnie. Mhm. Tak mi się wydaje. O, to jest Ellie pewnie. Joel nie chodzi w trapkach. Halo. Halo. Ellie? Prawie dostałam zawału.
Pukałem, ale... Hej. Hej. Co tam? Co jest, Joel? Tak wpadłem. Wiesz... Ludzie cię chwalą, mówią, jak sobie radzisz, że bardzo pomagasz. Świetnie. O? Byłem na przejażdżce z Tomim i powiedział dowcip i pomyślałem o tobie. Aż, kurde, jak to szło. Coś o zegarze. Co? Joel, jest dość późno. Za kilka godzin muszę wstać. Tak, i... wiem. Zaraz zejdę ci z oczu, tylko... Chciałbym ci coś pokazać. Daj mi sekundę. Co to? Niektórzy mówią na to gitara. No co ty? Zagrać ci coś? Okej. Jakieś miałem takie dziwne relacje. Obiecaj, że nie będziesz się śmiać. Nie będę. Słowo. Ufam ci. No graficznie powala ta. Naprawdę muszę grać na gitarze? O, działa. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I've not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts, I've no need for any more, 'cause I believe, and I believe 'cause I can see. No, także tak. No... Mogło być gorzej. Zawsze to coś. I zwróciłem uwagę na to, że aktor, który podkłada dubbing, śpiewał tą piosenkę. Było słychać po angielskim. Jest twoja. Co? Nie. Zupełnie się na tym obiecałem, nie znam. Obiecałem, że nauczę cię na niej grać. Prawda. To co, może jutro zaczniemy? Dobra. Okej. Czy... Pamiętasz ten dowcip? Dlaczego zegar rzucił się z okna?
bo czas leci. Good shit. Prawda. Dobranoc. Ej, kurde, i teraz obczajcie. Jestem bardzo ciekaw tej historii, która tutaj będzie. Teraz sobie tak żyją, no nie? Wszystko świetnie, tiru, riru. I co się spierdoli? Chyba, że to był taki prolog. A... to jest The Last of Us Part 2. A to, co będzie w grze, to już będzie na przykład, nie wiem, tam kilka lat później. Bo ta Elisa... Tak, dokładnie, to jest kilka lat później w takim razie, bo to już nie jest to. 4 lata później. Dzień dobry. O cholera. Przez taki czas mogło się coś spierdolić. Hej. No hej. Przepraszam, zupełnie zaspałam. Daj chwilę, ubiorę się. Podobno miałaś ciekawą noc. Ja... pocałowała mnie, tylko się wygłupiała. To nie było nic takiego. Mówiłem raczej o kłótni z Setem. Czekaj. Całowałaś Dinę? O. Myślałam, że... Rozstaliśmy się tydzień temu, a ty już ją wyrywasz. Nie. Pewnie chciała, żebyś był zazdrosny. Ja nie, nigdy bym... W mordę, ale syf. Jaja sobie robię. Zwisa mi to. Rusz się. Dupek z ciebie. To jednak było trochę słabe. Zbieraj się, bo się spóźnimy. Tak, to jest... O, śmierdzi. Nie śmierdzi. A, nie śmierdzi. Alright. Dobra. Kurtałka, plecaczek, dokładnie. W sumie. A gdzie ma gitarę od Joela? Poka, poka. No słuchajcie, to czego zawsze zapominałem robić w pierwszej części, jak grałem. Exploring, no. No exploring. O, hej. Okej, okay, dobra. Pięknie, pięknie. Światełka. Komiksy są. A to jakieś takie komiksy... O jest! Titans. To od DC. Okay. A jest gitara, zobaczcie. Nice. Dobrze. Gitara, telewizor, no i PlayStation 3. No oczywiście, że musiało być PlayStation. Oczywiście, że tak. Naughty Dog to lubi to. Joel już stał? Do dupy. Tak, w Uncharted był ten crash, no nie? Fajnie. Spadaj. Właśnie wstawałam. Serio. Masz wszystko? Tak. Czy ten śnieg się błyszczy? O Boże. Co? Wszyscy dziś o tobie plotkują. Takie detale. Czekaj, jak to szło? Pocałowałaś Dinę? Ona mnie pocałowała. Przez co Seth nazwał cię niezbyt ładnie. Ta. Joel przywalił typowi. Popchnął go tylko. A ty się na niego wściekłaś? Tego nie rozumiem. To była bardzo dziwna noc. Fascynujące. Maria chce z tobą pogadać. Gdzie jest? W knajpie. Chodzi o Setha? Nie wiem. Powiedz jej, że mnie nie znalazłeś. Słucham? Hej, słuchaj. Z nami w porządku, no nie? Proszę cię. Jasne, że tak. Między mną a Diną koniec. Wiem, po prostu nie chciałabym, żebyś... Eli, nie gniewam się. Serio. A no tak, poczekajcie, bo ja teraz mindfucka miałem. Ja myślałem, że oni byli razem i się rozstali. A przecież Eli, kurde, jest ten, no. Ona lubi kobiety. Tak myślę. Po poprzedniej części. I tak.
Dogo! Hello there, Dogo! O, cholipka! Przecież to jest normalne miasto, zobaczcie. Kiełbasy, jakieś inne rzeczy. Dobry. Tutaj mięsko. Skóry. God damn it, ty. A tutaj co? O, woba. Podkowy. Zbroje sobie, kurde, niech zrobią. Tipsy Bison. Bison. Okej, okay, wchodzimy. Chcesz coś zjeść? Nie. Gdzie Maria? Przy ladzie. Siemanko. Eli, jesteś, chodź. Dostanę opierdziel, czy co? Let me see. Coś do powiedzenia. Nie mam zamiaru słuchać tego świętoszka. Zrób to dla mnie. Proszę. Dobra. Sef? Sef, chodź. O. Ej. Słuchaj, wczoraj trochę za dużo wypiłem. Spoko. Spoko. Próbuję cię przeprosić. Maria mówiła, że ty i Dina macie patron. Tak więc zrobiłem wam kanapki. Okej. Okay. Ze stekiem. Dzięki, Seth. Tak, no to uważaj na siebie. Mhm. Dziękuję, Eli. Co tam masz? Żarcie od świętoszka. Ładnie pachnie. Jest twoje. Serio? Jasne. Odprowadzę was. Okej. Okay. Okej. Okay. Śmieszny jest ten zabieg w grach, że postacie główne, no nie? Albo te, które, to znaczy jedne z głównych, zawsze mają ładne twarze, to, tamto, a reszta postaci jest takie, okej, okay, no, niech sobie będzie tutaj, proszę bardzo, tam, no okej, okay, nie będę się czepiał, no, tylko zwróciłem uwagę na ten fakt. Gdy wyruszycie, zastąpcie Tomiego i Joela. Są w terenie już o wiele za długo. Mm-hmm. Gdzie ich znajdziemy? Północno-zachodni posterunek. Mają tam dzisiaj dotrzeć. Uważajcie na siebie. Ostatnio kręci się tam sporo zarażonych. Jasne. Chciałem sprawdzić szlak wzdłuż strumienia. Ktoś inny musiał... We Wurken! Eli, znasz szlak przy strumieniu? Średnio. Dina no, była tam wiele razy. Niech obie się tym zajmą. No to załatwione. Tutaj szkoła, Eli, no kurde. Możemy chwilę porozmawiać? Przecież to jest jak miasto takie, wiecie. Zwykłe miasto. Paul, nie wiem, co zaszło między tobą a Joelem. Maria, zależy mu na tobie. Jestem pewna, że nie chciał. Jest dobrze. Ja też bym chciał wiedzieć, o co chodzi. Okej. Tak. Okej. Okay. Przepraszam. Trzymaj się. Dzięki. Ej, Dina! Przydziały! Daj mi chwilę! Zaprowadź swoją dziewczynę do stajni. Boże. Okej. Okay. Hej, Dina! Pogadamy? Ej, dzieciaki! Ja odpadam! No nie! Na długo! Hej. Chciałam przeprosić, że tak wczoraj uciekłam. Nie ma sprawy. Rozumiem. Tylko było mi głupio. Czemu? Bo to ja wszystko zaczęłam. I no jak film, autentycznie. Uwielbiam. Nie powinnam cię całować przy tych wszystkich ludziach. Byłaś pijana, spoko. Tak czy siak. Nie chcę, żebyś myślała. Nie, ja wcale sobie nic nie myślę.
Wiesz, co w tobie lubię? Że pozwalasz mi dokończyć. Dobra, powinnyśmy się zbierać. Au! Co jest? Ja się z wami nie bawię! Bo jesteś ty, kordykor! Nienawidzę tego gnojka. Okej. Okay. Chcesz mu dojebać? No oczywiście, że dawaj go. Tak, chcę. Sam chciałeś! Lepiej zwiewajcie szczeniaka! Kurde, Blaszka! Pomóż się! Kurde, Blaszka! Dawaj, Marcie. Gościu! Idziemy na rekord, frajerzy! Frajerz. O, idę po ciebie. Następny. Żryj śnieg. A, headshot. Czekaj. Ej, czemu tego obrywam? Dzieciak jest silny. Hono tutaj. Ale cię zaraz natrę śniegiem, Boluś. Masz. Szybki rzut. A, to było chyba tylko tam. Żryj śnieg, gnojku! Aha, taki szybki rzut, to jest takie auto namierzanie, dobra. Podejdę tam i cię załatwię, serio! Nie! Dobra, dzieciaki póki co, no to są kurde słabe bolki. Słabe bolki, dawaj. I następną pigułę masz, kurde, na ryj. Masz śnieg we włosach. I patrz, i ten, kurde, głowę tutaj tylko wystawia, ale zaraz ciosa dostanie. Pa. To nie fair. A macie knypki. Knypki. I co teraz? Nie, Anio! Nie ujdzie wam to na sucho. A też idę się rzucę, pa. Zostańcie ją, potwory. Ja myślałem, że się rzuci na kanapkę. Dobra, trzeba wracać do roboty. Alright. Wsio i wsio. Dobrze. Pięknie. Chodźmy. Let's go. Alright. Jessie chce, żebyśmy poszli wzdłuż strumienia. Chcę pomóc Joelowi i Tomiemu. Mhm. O, miło, że wysłał nas razem. Spodoba ci się ta trasa. Tak mówisz? Dzień dobry. Dobry. Ale tą trasę, kochani, zobaczymy w następnym odcinku, który będzie już za godzinę? Jakoś tak? Tak, postanowiłem 2 odcinki dziennie wrzucać z giereczki. Póki co się żegnam, dziękuję za oglądanie. Zostawcie lick, obserwujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, hej!